Czy od zbliżeń oralnych możesz dostać raka? Troszkę tak, troszkę nie. Ten kontakt sam w sobie nie sprawi, że zachorujesz na nowotwór. Ale seks oralny sprawia, że nie unikamy ryzyka zarażeniem się chorobami przenoszonymi drogą płciową i wirusem HPV. A to właśnie on może, ale nie musi wywołać u nas raka jamy ustnej. To, co trzeba tu zaznaczyć, to to, że nie każde zarażenie wirusem HPV równa się nowotworowi. Ale jak to się mówi, warto dmuchać na zimno. Co zrobić, żeby nie ryzykować? Zabezpieczać się. Czym świetnie sprawdzają się prezerwatywy i chusteczki lateksowe. Pamiętaj, że chociaż kontakty tego typu nie równają się ciążą, nie sprawia to, że nie warto się zabezpieczać. Zaszczepić się przeciwko wirusowi. Nie jest prawdą to, że po zaczęciu współżycia nie możesz się już zaszczepić. Tak naprawdę nawet jako nosiciel wirusa ciągle możesz skorzystać ze szczepionki. Ta szczepionka w Polsce jest całkowicie refundowana dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Polega ono na dwóch dawkach i jest na całe życie. Dlaczego jest to ważne, żeby się zaszczepić i żeby zaszczepić swoje dziecko? Bo dzięki tej szczepionce w bardzo prosty sposób możemy zminimalizować lub wyeliminować ryzyko zachorowań na raka szyjki macicy w społeczeństwie. To co? Myślałeś już o szczepieniu?